To jest początek świąt na Rakowie, mówił radny Dariusz Kapinos podczas wspólnego ubierania choinki na placu Orląt Lwowskich. My tą choinkę od 8 lat wspólnie razem z mieszkańcami ubieramy. Na samym początku ideą było ubieranie przez dzieci, ale postanowiliśmy jednak, żeby w tą akcję również włączyć rodziców. Dlatego od 3 lat spotykamy się w niedzielę, taką fajną niedzielę przed świętami i razem wspólnie ubieramy tą choinkę. Przy występach dzieci, ze wszystkich placówek szkolnych, przy przedszkoli czy szkół, dzieci właśnie, jak słychać, ładnie nam prezentują swoje piosenki, swoje wiersze, swoje nagrania. Myślę, że jest taki piękny wyraz świąt właśnie tutaj na dzielnicy Raków. Piękny wyraz świąt również dzięki aurze, która w przedmikołajkowy weekend pokazała zimową magię. Troszeczkę nas przerósł może ten śnieg, bo musieliśmy rano się wziąć, zakasać rękawy, troszeczkę pośnieżać, żeby te dzieci nie ugrzęzły w tym śniegu, ale jest pięknie i cieszymy się z tego. Zimowa aura, sypiący śnieg i gorący barszcz sprawiły, że w dzielnicy Raków nie brakuje miłośników świątecznego klimatu. Zapisało się na tą całą akcję 22 placówki szkolne. Z każdej placówki przychodzi jedna grupa, czyli około 20 dzieciaków. Można to policzyć, prawie 300-400 dzieciaków przyszło z rodzicami, więc myślę, że fajnie i jest to potrzebne na dzielnicach.